zobaczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Koncert Żydkowi na urodziny dotyczy Józefa Szczepańskiego. Jest organizowany przez Fundację Sztafeta ogromnie ważną współpracą z Powstaniem Warszawskiego, dlatego jesteśmy tutaj, tutaj będzie taki koncert. Serce mam w piersi rozkoładane, serce mi dziś tak cudnie gra. Jak strasznie dobrze mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i prać bez ręku za kraj, za honor nasz. Jak strasznie patrzeć, mamo, grana, nie płacić, trzeba coś się bać jak ja. A potem zmierzyć i prać bez ręku za kraj, za honor nasz. Jestem bardzo szczęśliwy, że dożyję jeszcze czasów, kiedy ta twórczość mego brata będzie, że tak powiem, szerzej zaprezentowana, bo to najwyższy czas. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle cię. Był Żydek? Poetą, żołnierzem Armii Krajowej, powstańcem warszawskim. Gdy zginął, miał 22 lata, czyli mniej więcej tyle, ile my dzisiaj mamy. Gdyby ocalał, kończyłby teraz 90 lat. Czadobójca! Hey! Była to akcja nie lada. Trzeba było kopnąć starego dziada. Mi zaproponowano, jakby udział w tym projekcie, to sobie tak myślałem, że no dobra, ale to nie będą jakieś takie patetyczne utwory, prawda, o ojczyźnie i tak dalej. Ale przeczytałem inne i po prostu niektóre są no idealne do takiej interpretacji tutaj, jaką wykonał zespół Trupia Czaszka. Czy to młody chłopak był wtedy, no to oni musieli jakoś, tak myślę, ci bohaterowie, prawda, na których dzisiaj patrzymy jak na taki pomnik. Okazuje się, że to są tacy ludzie z krwi i kości, prawdziwe chłopaki, którzy chcą się z dziewczynami umawiać, ale nie mogą się umówić, bo mają akcję teraz. A akcja, jak śpiewałem, to jak Dziutek napisał, akcja to jest fajna heca. No, człowiek na niej się podnieca. Akcja! Byłem harcerzem, zakładałem w 1980 roku ZHR Popolu i liczę na to, że ożyje wkrótce etos chłopców, którzy w czasach wojny, w czasach powstania warszawskiego i żołnierzy wyklętych byli związani właśnie z harcerstwem. To czas na to, by zadbać o podmiotowość obywatelską, o swoją godność, o swoją przyszłość. Rzecz bardzo istotna, nie można traktować Polski z perspektywy tylko i wyłącznie swojego żywota. Dzień wolności świta, biały orzeł już się w niebo wzbił. Hej, kto młody, niech dziś za broń chwyta, próbujmy naszych młodych sił. To był twój ostatni szturm, Rafale. Szliśmy z tobą, twoja wierna gromada, twoja pierwsza kampania szturmowa. Twój rozkaz do zrywu gotowa, cień za murów wnękami się skradał i peny błyskały zuchwale. Ty nie byłeś z krwi kości żołnierzem, nie kochałeś się w munach i w żabie, w karabinie, w pemie, w bagnecie. Byłeś jednym z tych nielicznych w świecie, którzy walczą, a serce im krwawi, że nie o to się biją, w co wierzą. Ja bym kazał ci wyjść z tych szeregów, żebyś przestał być świętym mordercą, świętej sprawy piekielnym sposobem.